Znajdujemy się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we Fedrowicach. Nasza jednostka działa nieprzerwanie od 1912 roku. W tym roku obchodzimy 110-lecie naszej jednostki. Nasza jednostka zrzesza 72 członków, w tym czynnych uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych 32. Przy naszej OSP działa również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która zrzesza 54 członków, zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Nasza jednostka posiada dwa samochody ratowniczo-gaśnicze, średni Renault M210 z 1998 roku, zabudowany przez firmę Wawrzaszek. Samochód mieści 2000 litrów wody, 10% środka pionu twórczego. Jest to nasz pierwszy wyjazd do pożarów. Samochód wyposażony jest m.in. w armaturę wodno-pionową, sprzęt ratownictwa medycznego, czyli torbę PSPR-1 wraz z szynami kamera, także deską i hydrożelami. Podręczny sprzęt burzący, 4 aparaty ochrony dróg oddechowych z 4 butlami zapasowymi, detektor wielogazowy, pompy szlamowe, pływające, pilarki do drewna, przecinarki, wentylator oddymiający, czyli podstawowy sprzęt, który pomaga nam przy pożarach, a także przy różnego rodzaju miejscowych zagrożeniach. Drugim samochodem, jaki nasza jednostka posiada, jest lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Volkswagen Crafter z 2018 roku. Samochód zabudowała firma Perfect. Na jego wyposażeniu jest zbiornik o pojemności 200 litrów oraz 30 litrów środka pionu twórczego. Jest to samochód z oznaczeniem GLB-ART, czyli znajdziemy na nim zestaw narzędzi hydraulicznych firmy Lucas. Jest to zestaw kombi, do tego mamy oczywiście kliny, osłony poduszki powietrznej, różnego rodzaju elektronarzędzia, a także sprzęt, który jest nam niezbędny przy wypadkach czy kolizjach, m.in. parawan, również zestaw ratownictwa medycznego, pilarki do drewna, przecinarki, armatura wodno-pionowa, pompa szlamowa, agregat prądotwórczy oraz bardzo dużo drobnego sprzętu, w tym sprzęt do ratownictwa wodnego. Ale nawiązując do ratownictwa wodnego, nasza jednostka posiada również ponton 4-osobowy, który wyposażony jest w silnik o mocy 12 koni. W tym roku nasza jednostka, a w zasadzie Gruchowie, ukończyli z wynikiem pozytywnym patenty sterników, więc na dzień dzisiejszy nasza jednostka ma 8 wyszkolonych druhów, którzy mogą tym pontonem pływać. W tym roku udało nam się pozyskać również przyczepkę jednoosiową, którą własnymi siłami wyposażamy. Przyczepka jest już na ukończeniu, pozostało nam jedynie montaż oświetlenia ostrzegawczego oraz roboczego i przyczepkę będziemy mogli wprowadzić do podziału. Na wyposażeniu przyczepki znajdziemy m.in. pompy szlamowe, pompy pływające, agregat prądotwórczy, węże pożarnicze, różnego rodzaju drobny sprzęt, w tym kamizelki asekuracyjne, podpinki, linki, drobny sprzęt burzący, paliwo do tych wszystkich silników, a także worki z piaskiem oraz plandeki. Nasza jednostka wyjeżdża średnio rocznie do około 40 zdarzeń różnego typu, począwszy od miejscowych zagrożeń, wypadków, kolizji, skończywszy na pożarach. Z wyjazdów, które zapadły mi osobiście w pamięci, najgorszym był wypadek w mojej rodzinie, do którego jechaliśmy do pożaru Poddasza. Okazało się, że został chłopaczek przygnieciony przez traktor, 12-letni.
No niestety mimo naszych wysiłków i innych OSP oraz zawodowych strażaków nie udało się go uratować. Na ulicy Wadowickiej zdarzają się śmiertelne wypadki. Niedawno byliśmy do wypadku, w którym zginęły 3 osoby, 2 na miejscu, bardzo młode osoby, po 18-19 lat, dziewczyna 17. A w 2010 roku byliśmy także do wypadku na moście, tam też również zginęły 3 osoby. Także to takie najbardziej zapadające w pamięć akcje. Jeszcze był pożar chlewni w 2008 roku, gdzie 200 świń spłonęło żywcem. To taki jeden z dłuższych pożarów naszych w ostatnich latach.